Przedszkole numer 49 w Zabrzu na osiedlu Janek. Tutaj nikt się nie nudzi i nie marudzi. Dzięki realizowanemu od kilku już lat programowi nauczyciele wychowania przedszkolnego doskonale wiedzą, co zrobić, by dzieci wyrosły na prawdziwych optymistów. Przynależność do optymistycznego przedszkola przede wszystkim daje dziecku poczucie własnej wartości, otwartości, kreatywności, wiary w siebie. Rozwijamy w dzieciach potencjał, jaki w nich drzemie, inteligencję wielorakie. Więc dla dzieci, dla rodziców, program cały czas aktualny, rozwijany i modyfikowany. Optymist wdrażany w przedszkolu w ogóle coś bardziej ciekawszego wnosi. Przede wszystkim tworzy takie wspólne społeczeństwo typu dzieci, personel i rodzice. Dzieci w tym są najważniejsze, to wszystko robimy na rzecz dzieci. Dzieci stają się otwarte, mają poczucie własnej wartości, są kreatywne, potrafią w sobie znaleźć coś takiego, że są potrzebne. Poza tym czują też, że ktoś obok nich też jest osobą pozytywną. Nie od dziś wiadomo, że optymistom żyje się lepiej. Naukowcy udowodnili nawet, że optymiści mogą pochwalić się lepszym zdrowiem, są także bardziej lubiani i zdecydowanie częściej odnoszą sukcesy zawodowe. Chcielibyśmy zarażać tym dobrym nastawieniem do zadań, wyzwań, które są nam stawiane każdego dnia, innych, naszych rodziców, środowisko i myślę, że w tym gronie, kiedy będziemy razem jako optymistyczne przedszkola, uda nam się to lepiej osiągnąć. Dlatego w ślad za przedszkolami numer 49 i 8 poszły kolejne zabrzańskie placówki. Optymistyczne dzieci to takie, które są zaradne. Optymistyczne dzieci to są takie dzieci, które nie są bezradne, które w każdej sytuacji potrafią wyjaśnić zdarzenie. Optymizm to jest też taka cecha, gdzie budujemy pewność siebie, odpowiedzialność, konsekwencje, poczucie humoru, myślenie. Dobry jest duet, uśmiech i odpowiedzialność. Uśmiech i konsekwencja. Jeżeli uczymy tego dzieci już w przedszkolu, mamy optymistów. W Polsce prawie 500 placówek realizuje program Optymistyczne Przedszkole. W Zabrzu od teraz jest ich 26. Do programu Optymistyczne Przedszkole przystępuje 21 zabrzańskich przedszkoli. Do tej pory w programie uczestniczyło 5 placówek. W sumie będziemy mieć 26. Jest to dla nas wielkie wydarzenie, wielka radość i cieszymy się z tego dnia. Zorganizowana w Zabrzu konferencja była m.in. okazją do wręczania placówkom, które przystąpiły do programu kolorowych certyfikatów. To także powód do świętowania swoich dotychczasowych sukcesów wychowawczych i edukacyjnych.